Cześć, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny. Dawno mnie nie było, w ogóle nie miałem nastroju, najpierw byłem chory, później nie miałem jakiegoś nastroju na nagrywanie, no i tak jakoś wyszło ze wszystkim, że ten weekend miał być totalnie poświęcony nagrywaniu filmów na YouTube'a, ale nie wyszło, zaraz wam pokażę, tutaj zamontowałem sobie green screena, tu on jest cały trochę większy. I wczoraj próbowałem nagrać coś poważnego, jakieś poważne filmy, poważna twórczość miała tu powstać na tym kanale, ale nie wychodziło, bo dzisiaj wracamy do tematu, który mnie zajmuje najbardziej, czyli do języków. I dzisiejszy temat, o którym chciałem powiedzieć, wynik dzisiejszego ranka. Wstałem sobie, wchodzę sobie w internet i dostaję wiadomość, o Albert, zobacz co się stało. I wszedłem i zobaczyłem, że mój ulubiony zespół muzyczny, Navi Band, białoruski zespół, który występował na Eurowizji 2017, wrzucił posta na Instagrama, w którym byłem ja we własnej osobie. Dlaczego, spytacie? Otóż moja historia z językiem białoruskim wiąże się z tym, że usłyszałem go pierwszy raz wtedy, kiedy Navi Band występowało właśnie na wspomnianej wcześniej Eurowizji. W związku z czym rozpocząłem wtedy naukę, znaczy wtedy jeszcze nie rozpocząłem, wtedy zacząłem ich słuchać, tak spokojnie się oswajam z tym językiem. Później przyszła ta możliwość gdzieś tam zacząć uczyć się tego języka, albo po prostu ja wykonałem ten krok w tym kierunku. I na koncercie Navi Band w Warszawie podszedłem do nich, powiedziałem, słuchajcie, dzięki wam, w sensie dziękuję wam, bo dzięki wam zacząłem uczyć się języka białoruskiego i byli bardzo ucieszeni, że mogli się do czegoś takiego przyczynić. I co bym chciał dzisiaj powiedzieć wam w związku z tym? Bo wiele osób zadaje mi pytanie, bo zdarza mi się uczyć języków niszowych, jak wiecie, czy to właśnie białoruski, czy w sumie fakt, że ja nie dotknąłem ani niemieckiego, ani hiszpańskiego, a takich języków, wiecie, takich must have generalnie. Tylko raczej, no tak, mówię po białorusku, uczę się gruzińskiego, co mi przychodzi z bardzo dużym trudem, jak wiecie pewnie z filmiku, gdzie opowiadałem swoją historię językową, mówiłem też po turecku czy po norwesku, no jakby tych języków się uczyłem, obecnie one są troszeczkę zostawione. I dzisiejszy temat jest taki, wiele osób się mnie pyta, Albert, ale w sumie po co uczyć się tak marginalnych, niszowych języków? Takich języków, w których mówi się, nie wiem, w jednym państwie, czy nawet tak białoruski, nawet w swoim państwie ludzie nie mówią w tym języku. Po co w ogóle tak robić? Czy nie lepiej się pouczyć hiszpańskiego, którym mówi pół świata? Czy nie lepiej się pouczyć, nie wiem, francuskiego, którym mówi cała Afryka i jeszcze tam pół Karaibów czy coś? I tak, generalnie główną rzeczą w językach jest to, że musisz mieć motywację. I jeśli bierzesz sobie język, który jest, daje ogromne możliwości, jak na przykład niemiecki, czy na przykład hiszpański, czy na przykład francuski właśnie, te trzy rzeczone. Powiedzmy, angielski jest takim totalnym must have w zasadzie. Oczywiście nie piętnuję ludzi, którzy nie znają angielskiego albo nie chcą się go uczyć, ale jednak angielski bierzemy tutaj w kontekście języka, który raczej każdy prędzej czy później musi poznać czy się nauczyć. I jasne, te języki, które wymieniłem, tak, te języki, którymi mówią tam setki milionów ludzi na świecie, są niesamowicie perspektywistyczne. To znaczy, jeśli mówisz po hiszpańsku, możesz być przedstawicielem handlowym jakiejś firmy na cały kontynent i w zasadzie jesteś ustawiony do końca życia. Jeśli mówisz po niemiecku, większość dużych firm ma siedziby w Niemczech, czy pochodzi w ogóle z Niemiec i możesz też gdzieś tam pracować. W jakiejś dużej firmie robić dobre pieniądze, jeździć po całym świecie, spotykać się z partnerami biznesowymi i tak dalej. Z drugiej strony masz na przykład języki jak właśnie białoruski, czy gruziński, czy nie wiem, wietnamski, czy jakiś język afrykański, który cię interesuje. I masz ten dylemat, uczyć się, nie wiem, Wolof, czy uczyć się hiszpańskiego. To wybór powinien być podjęty w sumie, powiedziałbym, że nie w głowie, a w serduszku. Bo jeśli interesuje cię, nie wiem dlaczego wymyśliłem Wolof, ale powiedzmy, trzymajmy się tego przykładu. To jest język, którym się mówi bodajże w Senegalu, ale nie chcę się pomylić, w każdym razie w Afryce. Jeśli interesuje cię ten język i masz do niego jakieś konotacje, powiedzmy, interesuje cię kultura, muzyka, ludzie, historia, cokolwiek. I z drugiej strony masz ten hiszpański, który no, warto byłoby znać, bo ludzie jednak z niego korzystają. Jest to język popularny i tak dalej, i tak dalej. To ewidentnie idź po ten pierwszy. Dlaczego?
Wszystko rozgrywa się w tym, że język to nie jest tylko nauczenie się regułek, to nie jest tylko otwarcie książki do gramatyki, przeczytanie od deski do deski 300 stron zasad gramatycznych, nauczenie się tam kilku słówek, powkuwanie ich na pamięć, powieszenie sobie na ścianie, tak jak ja mam gruzińskie na przykład, i lecenie z tym dalej, jakby, bo tak się nie nauczysz języka. Język, jeśli chcesz, żeby był on nauczony, to musi być on przede wszystkim nauczony serduszkiem. I musi być gdzieś tam w tobie, musisz nim żyć. Musisz stworzyć sobie własną osobowość w tym języku. Ja na przykład na dzień dzisiejszy uważam, że mam 5 osobowości. W każdym języku, w którym mówię płynnie na dzień dzisiejszy, jestem innym człowiekiem. Oczywiście to nie jest jakaś schizofrenia, że jeśli po polsku powiem ci, że tak, pomogę ci, albo tak, zrobię to, to po angielsku powiem ci nie, nie zrobię tego. Tylko jest to jakby pewien inne podejście do życia, do wszystkiego, do myślenia, bo każdy język myśli inaczej. Ale wracając, bo nie o tym dzisiaj. Dam sobie herbatki. I to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to to, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli uczysz się języka dla pracy, to to nigdy nie wyjdzie. Prawdopodobnie pójdziesz na kurs hiszpańskiego, czy nie wiem, zapiszesz się na lekcje nawet indywidualne, czy niemieckiego, czy cokolwiek. I jasne, będziesz na nie chodził, będziesz się uczył, albo będzie ci się wydawało, że się uczysz tego języka. Tak naprawdę nie będziesz go w stanie poczuć samym sobą. To nie jest jakby coś, co możesz sobie zarzucić. To jest pewna... Bardzo często są rzeczy niezależne od nas, że coś nam nie idzie. Jakiś język, jakaś materia, nie wiem, mi na przykład nie idzie fizyka, nie potrafię jej zrozumieć, po prostu nie mam te wyliczenia wszystkie i nie jestem w stanie, wiesz, wytworzyć sobie jakiegoś takiego podejścia do niej. I tak samo może być z językami, więc jeśli na przykład uważasz sobie, nie no, chciałbym się nauczyć serbskiego, no ale serbski mi nic nie da, więc się będę uczył niemieckiego i nie jesteś w stanie zrozumieć, nie wiem, niemieckich czasów, niemieckich, co tam jest w niemieckim, przypadków na przykład, to prawdopodobnie nie powinieneś w to iść, albo przynajmniej na ten moment. Lepiej w danym momencie będzie nauczyć się serbskiego, czyli języka niszowego, w którym mówi się, no w tym przypadku akurat w 3-4 państwach. No ale powiedzmy, że język, w którym się mówi w jednym państwie czy dwóch, w bardzo małym regionie świata i bardzo mało znaczącym, o wiele lepiej będzie ci w niego wejść i o wiele szybciej w niego wejdziesz, ponieważ masz do niego jakieś dodatkowe rzeczy poza materialnymi tam interesami, tak? Materialistycznymi. Chcesz od niego coś więcej niż tylko nauczyć się go, dostać pracę i robić na tym kokosy, bo to prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie, a nawet jeśli wyjdzie, to później będziesz bardzo dużo czasu, bardzo dużo własnego wysiłku, bardzo dużo pieniędzy tracił na to, żeby w tym języku się rozwijać, w momencie, kiedy cię on nie interesuje. Bo można być płynnym, można być nawet niepłynnym, a dokładnym w danym języku, i jednocześnie nie czuć go. W sensie być troszeczkę takim robotem, który odtwarza rzeczy, które zapisał sobie w pamięci, tak czy inaczej. I uważam, że nie jest to zdrowe dla człowieka. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę można sobie w Polsce znaleźć, myślę, pracę z bengalskim, o na przykład. Myślę, że bez problemu w Polsce możesz robić dobre pieniądze na języku bengalskim, być jedną z 5 osób, które mówią po bengalsku, w przeciwieństwie do bycia jedną z 40 tysięcy czy setek tysięcy ludzi mówiących po niemiecku. I masz wtedy tak, większe perspektywy przede wszystkim rozwoju, większe perspektywy, myślę, finansowe i pewnej stabilności w karierze, bo jak wiecie, no bardzo często dzisiaj kariery zawodowe mogą być nagle zniszczone przez jedną jakąś tam decyzję, zmniejszenie, redukcję etatów czy tak dalej. I w momencie, kiedy będziesz jednym z kilku specjalistów w Polsce od, trzymajmy się znowu przykładu języka, który ja powiedziałem, o, bengalskiego, trzymając się bengalskiego, będziesz nadal jedną z 5 pożądanych osób na rynku, bo zawsze ktoś będzie potrzebował, nie wiem, tłumaczenia, czy żebyś był tłumaczem na wyjeździe, żebyś pojechał gdzieś prowadzić rozmowy w interesie firmy, czy cokolwiek takiego. Jaki więc wniosek wyciągniemy dzisiaj z tego filmu? Jeśli chciałbym wam powiedzieć jedno zdanie dzisiaj, to brzmiałoby ono w ten sposób. Jeśli chodzi o języki,
idźcie za serduszkiem. W sensie serduszko wam bardzo pomoże, bo dzięki serduszku będziecie iść naprzeciw przeciwnościom, będziecie przebijać mury po prostu języka, jego struktur i jego bezsensowności bardzo często, które dla nas, nieużytkowników, są ciężkie do przejścia. A w momencie, w którym będziecie się uczyć języka, który wam się może kiedyś przyda w CV, fajnie będzie mieć niemiecki i hiszpański napisany w CV, prawda? No to prawdopodobnie polegniecie po pierwszym miesiącu. Takie są realia, niestety. Znaczy, niestety, myślę, że stety, bo dzięki temu jest coś takiego, taka iskierka, że usłyszysz sobie jakąś mongolską piosenkę i cię zainteresuje mongolski. I to jest fajne. I wtedy idziesz ten mongolski. Jezu, ja dzisiaj bardzo dużo przykładów języków podałem. Nie wiem, dlaczego się nie trzymam jednego. No, ale wiecie, o co mi chodzi. Idziesz w mongolski, bo interesuje cię kultura mongolska. W momencie, gdybyś poszedł w niemiecki, nie znając, nie słuchając ani jednej, ani jednego zespołu, nie słuchając, nie czytając ani jednej, nie wiem, tam pisarki, pisarza, kogokolwiek, nie wchodząc w jakikolwiek sposób w język, w większy sposób niż tylko uczenie się go, i to takie uczenie bardzo mechaniczne, bardzo robotyczne, to prawdopodobnie nigdzie cię nie zawiezie, a jeśli cię zawiezie, to w taką przyszłość, z której prawdopodobnie nie będziesz do końca zadowolony, w której będziesz cierpiał, ponieważ niestety nauczyłeś się tego języka i musisz za każdym kolejnym razem znowu go testować, znowu się w nim sprawdzać, znowu go używać, ponieważ po prostu go umiesz, a nie sprawia ci to radości. Więc wracając, o wiele lepiej jest znać Wolof, bengalski, mongolski, tam ormiański czy inny, z pewnym takim radością serduszka, niż znać na przykład niemiecki, hiszpański czy francuski, nienawidząc tego języka w środku, albo przynajmniej mając neutralne do niego podejście, bez żadnego odniesienia takiego w głowie kulturalnego, czy po prostu bez żadnego uczucia w kierunku języka, bo w językach, mimo że jest to bardzo ścisły przedmiot, bardzo ważne jest również podejście tutaj. Bardzo ważna jest fascynacja, chęć odkrywania i chęć robienia rzeczy tak, żeby dawały wam coś więcej niż tylko pieniądze, chwałę, czy nie wiem, co tam jeszcze można dawać. Co mogą dawać języki? Fajne rzeczy mogą dawać języki. No, mogą. Dobra, słuchajcie, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, że troszeczkę wam rozwiałem wątpliwości. Jeśli macie do mnie jakieś pytania odnośnie językowych rzeczy i nie tylko tych rzeczy, którymi się interesuję, a jeśli nie wiecie, czym się interesuję, to zapraszam do oglądania pozostałych filmów. A swoje propozycje, swoje pytania piszcie na dole w komentarzach. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Jeśli nie w formie pisemnej, to prawdopodobnie kiedyś w formie vlogowo-filmowej. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. To był Abletr i do zobaczenia kolejnym razem, kiedyś w przyszłości.